To wygląda naprawdę zjawiskowo, ale nie z koszulką. Koszulka jest osobno, z podpisem wszystkich graczy Barcelony, ale sam miedziany Lewandowski wygląda fantastycznie. To są rzeczy na nasze licytacje. Zaglądajcie, bo są tutaj rzeczy wzruszające. Są rzeczy, które przyszły do nas dosłownie w ostatniej chwili. Rękawice Kuleja. Są rzeczy, które zostały przywiezione z Przemyśla. Gonia z pokojowego patrolu przywiozła nam kawałek gąsienicy z czołgu Renault, który bronił w 1939 roku naszych granic. Niesamowita. To są, proszę Państwa, eksponaty, które są niezwykle wartościowe. To są po prostu rzeczy, które dla kolekcjonerów, dla tych, którzy uwielbiają sztukę, ale także, którzy uwielbiają ciekawostki. Dosłownie to też mają w ręku. To jest drut kolczasty z granicy między dwoma Koreami. Ja bardzo często mówię o tym, że na naszych oczach upadł mur berliński. To jest nieprawda, że są dwa państwa niemieckie. To się okazało nieprawdą. Nieprawdą jest, że są dwa państwa koreańskie. To kiedyś runie. To nie ma tutaj siły, żeby pan Rakieta był tutaj jakimś szefem czegoś. Bo nie, chyba to nie jest szef kraju, który powinien żyć w takich zupełnie innym świecie. To także jest przypomnienie, że nie mamy dwóch krajów pod tytułem Polska. Mamy jedną kraj, mamy jedną Polskę i ta Polska będzie do finału zbierała ze wszystkimi dla wszystkich. W związku z tym, jeżeli gracie z nami, wielkie dzięki. Jeżeli nie gracie, nie przeszkadzajcie. My nie pochylamy się nad tym, nawet nie chcemy tracić czasu nad jakimiś przemówieniami do was. Ten sprzęt będzie także pracował dla tych, którzy nas hejtują. Nie wybiera. Sprzęt nie patrzy, nie ma żadnego miernika, nie ma żadnego papierka lakmusowego, który powie, a ty nie lubiłeś fundacji, to nie będziesz z tego korzystał. Ten sprzęt jest dla wszystkich. Po raz drugi będziemy grali dla małych i dla dużych. W związku z tym gramy dla wszystkich. Stworzyłem na finałówkę, szanowni państwo. To jest on, jeszcze będzie przez chwilę przepyszna finałówka. Tylko 2 zł kosztuje. I tutaj będzie jedno lokowanie produktu. Piekarnia Rubaszka, która nam to zrobiła rok temu. Przepyszka o dobrym współczynniku glikemicznym i tak dalej, i tak dalej. Pyszności bułeczka. Piekarnia chętnie daje przepis. Jeżeli ktoś ma piekarnię na całej kuli ziemskiej, może wziąć ten przepis. Upiec kosztuje 2 zł. Całe pieniądze idą na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Znawcy sztuki. Mamy przepiękne obrazy. Artystów, którzy przeznaczyli swoje obrazy. Sam biorę udział w tych licytacjach. Rzadko mi się coś udaje, bo te sumy są niezwykłe. Znawcy muzyki. A więc mamy chociażby gitarę od Skorpionsu podpisaną od Darka Michalczewskiego. No, przychodzą do nas rzeczy tak cenne, tak niebywałe, że aż trzymamy je z taką ostrożnością w ręku. Oczywiście złote karty telefoniczne. Widziałem na moment Wojtka Smarzowskiego, który przekazał swoje wszystkie filmy, a nawet jeden butlek z Chin. Powiedział, jak ktoś nie jest butlegowany w Chinach, to znaczy, że nie istnieje. Miał i w oryginalnej walizce chyba sprzed II wojny światowej.